Witam serdecznie, bardzo gorąco. Dziś byłem w mieście, jest 11 godzina gdzieś. Niestety nie mam innego transportu. Nic w tej chwili nie jedzie, ani ja nie mam żadnego transportu, tak przypadło, więc zaproponowałem zabrać Was na wycieczkę krajoznawczą, tak? W tamtą stronę jest Fordon Bydgoszcz. W tamtą stronę płynie Wisła, tam płynie Wisła w dolinie, ogromnej dolinie, tak, płynie Wisła. Ja mam zamiar właśnie dotrzeć z Wami na ten szczyt i pójdziemy z krajem. Pójdziemy jakoś z krajem, ja podejrzewam, że teraz to idziemy tydzień po terenie prywatnym, więc musimy raczej iść. Patrzcie, na Włoch to już ewentualnie takie, o, jakieś ostatki, muchy na tym se pędzą. Jakaś dzika pszczoła. Spróbujmy pójść jakąś zwierzęcą ścieżką. Tu mamy roślinę, nazywa się Cykoria podróżnik. Pszczoły też z tego zbierałem i nektar i płyt. Tu mamy niedobitki. Tam widzimy czmiel. Pędzi sobie. Jakaś drobniejsza wersja czmiela. Tam widzimy pszczołę. Pszczołę zbiera z tego kwiatka. Ja nie wiem, jak te kwiatki się nazywają. Kompletnie właśnie nie wiem, jak one się nazywają, ale zgubiliśmy ją, szukamy. Jest pszczoła. Zbiera pyłeczek, widać, jak się tapla. Tapla się w tym kwiecie. Dobrze. Więc mamy gdzieś pszczołę. Tak. Mamy gdzieś pszczołę. To jest taka dzika marchew. No już przykwitła, prawda? Ja zbierałem jakoś tak te marchwie, ale to tam, no, nie wiem. Już dużo. Tamte korzenie to były takie szpilkowate w środku. Nie wiem jaki jest dokładnie dobry okres na zbieranie właśnie dzikiej marchwi, żeby nadawała się do jedzenia. Słuchajcie, tu jest wiąz. Wiąz nie wiem jaki dokładnie, ale to jest ten rodzaj, który piękną korę tą ma. I ta kora ma taką jakby imitację dziwnego korzenia, ma takie narośla nierówne. Ta, i czym starszy, tym ma bardziej tą korę taką, bardzo wyjątkowe drzewko właśnie pod tym względem, że ta kora i ma też fajne ułożenie tych badylków, jak później urośnie drzewo. Bardzo fajne, bardzo ładne. Uważam, że jako taka ciekawostka gdzieś tam, to taki wiąz, to jest super. To jest super. No musimy iść gdzieś w kierunku tych drzew. Słyszałem pszczołę. Tak, to są takie właśnie u mnie miejsca, że jak są wypasane, tam widzimy konie. Prawda? Tam na dole gdzieś jest stajnia jaróżyn, tak się nazywa to. Pędzimy. Tu jest ta suchy kwiatostan końskiego szczawiu. Możemy obejrzeć. Pędzimy. Tu mamy właśnie te wiązy. Wiązane tą korę mają naprawdę fantastyczna kora. To jest fantastyczna. No i pędzimy. Tak, idę trochę krzywo jak te ścieżki od zwierząt troszeczkę, aby było łatwiej. Teraz dojdziemy do tych krzaków, to będzie naprawdę pewnie pojeny. Patrzcie jak poszła. Ale mi wystarczyło. Czarny albo koziołek. Koziołek czarny. Tu na Włocie rządzą. Pod Parową rządzą na Włocie, widać. Na Włocie. Tu jeszcze, o, kwitnie. Widzimy konkretnego czmiela. Czmiela. To jest konkretny okaz. Tak, konkretny okaz. Konkretny. Pędzimy sobie dalej. Trzeba jakoś znaleźć ścieżkę, żeby się wbić w te drzewa. Ja często bardzo właśnie wykorzystuję ścieżki zwyczajnych zwierząt. W tym momencie jest dużo, dużo łatwiej się jakoś tam przedostać na te pole do góry. No tam jest na moje pole, już jestem płaskowyż, tak? Gdzie mieliśmy na przykład pasiekę ala grzybową, tą niby grzybówkę. Tak, i potem ten płaskowyż już się ciągnie i ciągnie. A tu właśnie ja mam opcję Was oprowadzić po miejscach, które są naprawdę ładne i mają właśnie w sobie klimat i na tych wszystkich zboczach też na przykład rosną różne
relikty oraz na przykład rośliny alpejskie. Jesteśmy. Trawki są. Chciałem zaznaczyć, że te trawki, jeśli ktoś nie ma jak, to jak tych trawek ładnie by naciął, to one też się nadają oczywiście do i taki jest widok, do urobienia uli i różnych takich pierdół, zatworów na przykład. I jesteśmy, tam jest Wisła. Tam płynie Wisła. Teraz tu jest ta stajnia cała, stadnina, a tam jest już Bydgoszcz. Tam jest już Bydgoszcz. No, nie da się jakoś tego przysłonić. Tam jest już Bydgoszcz. Gdzie ten kościół na przykład. Widać budynki jakieś. No dobrze, uciekamy z tego słońca, bo praży. Dzisiaj naprawdę jest ciepło. Na pszczół to też jest rarytas. Idziemy jakoś tędy. Tak, ta nawodź widzę, że jeszcze pojedyncze te kije będą tam, nie, wychodzić, ale to ja nie wiem, czy już w tej chwili to jest jakaś moc taka, że to pszczoły to zbierają. Tu jest coś takiego, to jest chyba groszek, albo rolnicy chyba coś podobnego nazywają peluszka też, peluszka, taki groszek. To też na poplon jest siane coś takiego. To jest taka chyba wersja właśnie dzika. To też na to widziałem, czmiele latały, pszczoły, nie wiem. Nie widziałem nigdy takiego skupiska tych kwiatów, aby pszczoły to jako specjalnie atakowały. Dobrze, słuchajcie, wchodzimy gdzieś w jakiś lasek, to już jest dla mnie lepiej. Może gdzieś znajdzie się jakaś ścieżka, która będzie wędrować do góry przez jakieś takie mniejsze zarośla. O, ale to jest właśnie takie chodzenie, prawda? Wybraliśmy się na wycieczkę i to jest właśnie już... Tak, tu moje pszczoły to raczej jakby dolatywały, to tylko i wyłącznie w tym motywie, że nie ma co żreć u mnie wokoło i latają specjalnie tak daleko, żeby znaleźć cokolwiek. Nie, żeby samemu się wykarmić. No to teraz chodzimy właśnie po takiej odległości od mojej pasieki. Jak już pszczoła musi gdzieś lecieć 4 km, czy tam 3, coś, no to w tym momencie już ten zbiór jest raczej mizerny. Idziemy przez te krzaki. Nie wiem, co jako. Tak, tu u mnie właśnie, jak są te parowy, to są mniej więcej takiej roślinności, więc te pszczoły naprawdę mają u mnie, ojen, z czego sobie pojadać pożytki. Znowu się zaczyna jakiś lasek taki karkołomny. Może tędy? Tędy? Może tędy? Tak, ja tu nigdy jeszcze nie chodziłem, szczerze mówiąc. Próbuję się przedrzeć z wami. Dzisiaj pierwszy raz mam. Sporo czasu mam. Do 14 mam czas. Jeszcze pójdziemy na pasiekę. Może coś zobaczymy z pszczołami. Co tam u pszczół słychać? Na chwilę obecną naprawdę się musimy zmagać z niewiarygodną ilością chaszcz. Tak. Tutaj właściwie jest też tak, że ta dzika zwierzyna ma się gdzieś pomieścić. Bardzo często idąc przez takie krzaki czuć sarnę. Czuć dzika, czuć. Zostało to w powietrzu, szczególnie na przykład przy miejscach, gdzie dzik się na przykład obcierał o coś. Tutaj wiadomo, zostały więcej naskórka tego swojego i ten zapach pozostał na drzewie. Tak, to u mnie są takie chaszcze parowy, naprawdę bogate. W roślinności najróżniejsze, słuchajcie. Ja myślę, że jesteśmy bardzo nisko. Nisko jesteśmy w tej parowie, a ja widzę tam lasek, słuchajcie. Sosnowy to jest bardzo, może być obfite miejsce. Tu widzę, że się zaczynają derenie. To faktycznie może dojdźmy do tego lasku, przejdźmy lasem. Będzie łatwiej niż taką parową gęstwiną. O, może tędy coś. Spróbujemy się przedrzeć. O, tam widzę, że jest lasek i podejście pod górkę, więc prawdopodobnie może wyjdziemy gdzieś po drugiej stronie w lesie jakimś. Lesie. Tak, tu głogi ogromne. Patrzcie, jakie głogi wielkie. Tak, by to przeciął, by się za tym zaopiekował takim sadem głogowym, bo to być może było kiedyś posadzone przez ludzi nawet. Bo tu ludzie mieszkali w tych krzakach. Bo to kiedyś było więcej wsi. Na wioskę to było 5 domów na przykład.
Pomyliłem się tutaj tego lasu. Nie ma tu żadnych sosen. Wręcz przeciwnie. Jest tutaj wyschnięte takie koryto strumienia. Na pewno jak jest bardzo, bardzo, bardzo mocny deszcz i pada, to tu woda jest. Na pewno coś wycieka też jakieś cieple, bo zwierzęta ryją. Prawda? Podchodzimy. Próbujemy podchodzić. Tak, że skarpa się nie osypuje. To jest pół biedy. Tak, ja się u mnie już nachodziłem po tych wszystkich hasztach, więc ja nie wiem w miarę po nich chodzić. Zdecydowanie powiedziałbym, że lepiej czasami iść na boso niż w jakichś paskudnych butach. Bo to wtedy noga się klei, ale trzeba uważać właśnie na kolce. No, słuchajcie, 10 minut, 15 minut filmik. Wyjdziemy razem na pole. Właśnie chciałem przedstawić, u mnie mniej więcej w ten sposób wyglądają te wąwozy, które właśnie z tego pola, z góry, są takie właśnie w tamtą stronę wyrżnięte w te pole. Jakby w tym płaskowyżu jest taka zapadlina. Słuchajcie, zapadlina. Nie? I robi się nagła dziura, mniejsza lub większa. Wąwozy, parowy, to mogą też być jeszcze, jak to się inaczej nazywa. Tak. Tu też głogi kolczaste, śliwki, derenie, robi burz. To jest właśnie też taka ostoja dla tych wszystkich zwierząt, które ogólnie wszędzie są pola i tak dalej, a tu zwierzęta są w stanie się schronić. Ponadto jest jeszcze roślinność taka owocowa, różna dzika, że one są w stanie się wykarmić. Tak naprawdę tutaj na przykład dziki, sarny i tak dalej, to w żaden sposób nie trzeba dokarmiać zimami, bo to się żywi samo, nie? Da radę. Tutaj w tych moich dzikich jeszcze ostępach. Dlatego ja nie wyjechałem nigdzie do Anglii, ani do żadnych tam totalnie zurbanizowanych krajów, ponieważ ja bym tam zgłupiał. No nie? Tak. Dla mnie praca w mieście i ten hałas to jest tak wyczerpujące, że ja to zwyczajnie w ogóle czasami to byłem taki zmęczony, jak pracowałem w mieście, jak w środku miasta gdzieś. Tak. Wychodzisz przez drzwi i jest ulica. I szatan ogólny. Wszyscy chcą się nawzajem rozdeptać i rozjechać, bo każdy się spieszy po swojemu jak wariat. Tak. No. Jesteśmy. To jest na przykład roślinka. Tutaj też. Według książki permakulturowej to jest jakiś wskaźnik gleby. Ja już teraz wam nie powiem, cholera. Ale to jest jakiś wskaźnik gleby właśnie. I to jest ostróżeczka polna. Uzamknięte rzecz z kropką. Ostróżeczka polna. I to działa na mole. Na mole to działa i na wszelakie na mole. To na wszy używali babcie. Ale ja do pszczół się boję tego właśnie na razie używać. Minie może rok czy dwa, to ja będę kombinował zrobić jakieś mikstury. Mikstury, żeby to wychodziło. Róży w tym roku, widzę, jest. Róży do zbierania. Tak, Ewelina ma jazdę winiarską. Może pozbieramy trochę głogu i róży i zrobi sobie jakieś bebeście, słuchajcie, wino. Tylko że te wino jesienne to się trudno robi, bo to trzeba samemu je ogrzewać. To tutaj jest miejsce jakieś Natura 2000 czy coś. Ale i tak jakoś te rozpieprzanie tej łąki im wyszło jakby nie w czasie. Słuchajcie, mamy do przejścia jeszcze jedną parowę, która także jest piękna. Także jest piękna. Dlatego, aby szybko mi się ten filmik wrzucił, w tej chwili mam 15 minut. Jest właściwie wycieczka na pasiekę do mnie. O rany boskie. Tu będzie ciężko, więc ja sobie na chwilę kamerkę schowam. Przelecę tą parowę i na płaskowyżu dalej będziemy oglądać różne roślinności. Chyba, że
po właśnie po chodzeniu zobaczymy coś ciekawego. I to było to wszystko i życzę miłego dnia.